niestety. Ale jednak nie udało ukończyć się próby terenowej. A Polka Małgorzata Korycka właśnie przed chwilą pokonywała Kolinę z przeszkód z numerem 9. Do przeszkody z numerem 15 dojechała Małgorzata Korycka, dosiadająca oldenburskiej klaczy Konwalencja. Jest to klacz, którą wyhodował pan Antonius Schulte-Seithoff. Właścicielką jest pani Beata Korycka. Jest to klacz po Verdi od Canberra, po Contender, przypomnę, 13 po ujeżdżeniu wiodąca z wynikiem 51,3. Wyhodowany w stadninie koni Iwno. Jest to ogier po Sorby Tower, od Novella po Eternity's Brief. I za chwilę ostatni skok wykona Konwalencja, dosiadana przez Małgorzatę Korycką. Czas Konwalencji i Małgorzaty Koryckiej 5 minut 42 sekundy. Na trasie krosu oglądamy Polkę Zofię Zawadzińską.